W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje na temat fabuły Fortnite'a i wiemy dlaczego w grze nie ma już wielkich eventów co sezon i są tylko eventy na sam koniec rozdziału oraz otrzymaliśmy informacje na temat kolejnej współpracy, która będzie w tym i jeszcze kolejnym sezonie. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Miguel, i witam was na filmie dotyczącym fabuły i sezonu trzeciego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na prezent za 300 v -dolców. i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie prezent za 300 v -dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale. I koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku filmu zaczniemy sobie od tematu kolejnej współpracy, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a i co ciekawe, ma trafić jeszcze w tym obecnym sezonie. A mowa tutaj o dalszej części współpracy z My Hero Academia. Informacje o tym pojawiły się zaraz następnego dnia po wielkiej aktualizacji i cały ten temat został nam podany przez większość, jak nie nawet wszystkich likerów na Twitterze i przykładowe posty z tymi informacjami macie teraz na ekranie. Możemy się z nich dowiedzieć, że do API sklepu właśnie dodano kilka teł dla wielu sekcji sklepu, a w tym jedno dla współpracy z My Hero Academia, a dalej napisał, że tło te ma teraz całkowicie inny kolor niż miało gdy ostatni raz było w sklepie. Według ich informacji może to oznaczać, że w późniejszym czasie otrzymamy ponownie tą współpracę. I według innych likerów to właśnie te skiny, które widzicie teraz na ekranie, mają szansę trafić do Fortnite'a z okazji dalszej jej części. Obecnie nie wiemy jeszcze jak, kiedy i czy w ogóle ta współpraca pojawi się w grze, ale skoro twórcy dodali już coś takiego do API sklepu, to można się spodziewać, że albo niebawem, albo dopiero za jakiś czas znów się, Pojawi. Wraz z jej pojawieniem nie spodziewałbym się jednak jakichś wielkich zmian i nowości i bardziej stawiałbym tutaj, że w grze pojawią się tylko pojedyncze przedmioty kosmetyczne w sklepie. A na wyspie będą mogły pojawić się jakieś mityczne przedmioty. Co do nagród, to sam osobiście wątpię, aby pojawiły się przy tej współpracy, gdy pojawi się nagle jej kontynuacja, ale to dopiero zobaczymy i pierwszych informacji w tym temacie spodziewajcie się po kolejnych aktualizacjach lub w sodzie. Teraz jednak przejdziemy do tematu, który jestem w 100% pewny spodoba Wam się wszystkim bardzo mocno, a jest to temat fabuły całego Fortnite'a, ponieważ dowiedzieliśmy się dlaczego w grze nie ma już eventów i dlaczego dyrektor Fortnite'a odszedł na tą niby emeryturę. Osoby, które oglądały moje filmy jakiś czas temu, pamiętają, że wstawiłem Wam na kanał odcinek pod tytułem to koniec fabuły Fortnite'a, gdzie głównie omawialiśmy sobie odejście dyrektora który był odpowiedzialny za fabułę na emeryturę. Jak się okazuje, informacje, które wtedy się pojawiły, nie były do końca prawdziwe i dopiero ostatnio w internecie pojawiła się chyba jedna z największych informacji w tym temacie, z której dowiedzieliśmy się, że to Fortnite zrezygnował z eventów. Cały ten temat podał nam przykładowo Liker Hypex, który napisał: Donald Mustard, czyli ten dyrektor fabuły, był zdruzgotany, ponieważ Epic Games zaczęło odchodzić od wydarzeń na żywo na rzecz budowania Fortnite'a LEGO, Rocket Racinga i reszty trybów, które są teraz w grze. Dalej zaś zacytował słowa od samego dyrektora, który napisał zasadniczo zespół eventowy zaczął być potrzebny do prac nad innymi rzeczami, i to było dla niego druzgocące. Ponieważ mówię to, czyli te eventy jest tak naprawdę magią Fortnite'a. Niestety ale większość osób w epiku nie zgadzało się ze słowami dyrektora od fabuły i sam dyrektor dostał możliwość jeszcze wyreżyserowania ich projektu z Disneyem, o którym mówiłem wam ostatnio, lecz on zdecydował się wycofać z branży powiązaną z tą grą. Jednakże to nie jedyne informacje, jakie otrzymaliśmy, ponieważ kolejne rzeczy zostały nam podane przez leakera Firemonkiego, który wspomniał nam, że ostatnim sezonem, którego nadzorował ten dyrektor, to sezon letni, który był w starym rozdziale trzecim. Mowa tutaj dokładniej o tym sezonie, którego macie teraz na ekranie. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na to, co działo się w Fortnite od tamtego czasu, to możemy zobaczyć, że mniej więcej od tamtego momentu w grze nie pojawiają się eventy. I jeżeli spojrzymy sobie nawet na fabułę Fortnite'a od tamtego momentu, to zobaczymy, że naprawdę była ona znikoma po rozdziale trzecim i poza tym, że otrzymywaliśmy w międzyczasie jakieś mini zadania fabularne, w żadnym stopniu nie przyczyniały się one do jakiegoś wielkiego eventu. Co też ciekawe, na początku rozdziału czwartego, zaraz w pierwszym sezonie w grze były dostępne zadania fabularne, w których dowiedzieliśmy się kilku informacji na Temat siódemki i w międzyczasie Tosia ruszyła im na ratunek, ale do teraz nie wróciła. Prawdopodobnie była to taka zapowiedź końca pewnego rozdziału fabularnego, lecz najbardziej zastanawia mnie fakt tego, że w międzyczasie pojawiły się informacje o siódemce i dowiedzieliśmy się, że za jakiś czas mają oni powrócić do fabuły. Wydaje mi się osobiście, że twórcy gry, gdy zobaczą jak graczom zależy na eventach, przywrócą je do Fortnite'a jako coś, co będzie pojawiało się praktycznie co sezon. Lecz na obecny moment nie wiemy, kiedy to wszystko się wydarzy i czy w ogóle kiedykolwiek się tak stanie. Jedyny event, jaki wiemy, że wydarzy się w najbliższym czasie, to event na sam koniec tego rozdziału, który odbędzie się w trakcie powrotu do rozdziału drugiego, co widać na tej mapie drogowej tutaj. Co oznacza, że na kolejny event musimy poczekać do końca tego roku. Tutaj jednak nie spodziewałbym się, że będzie to jakieś ogromne wydarzenie na żywo, tak jak przykładowo walka potwora z robotem, eventy punktu zerowego i inne, ponieważ prawdopodobnie będzie to coś bardzo podobnego do tego, co było w poprzednim rozdziale czwartym. O samym evencie obecnego rozdziału informacje będziemy poznawać w trakcie trwania tego obecnego rozdziału, tak więc wyczekujcie, bo jestem pewny, że event ten również będzie bardzo fajny, lecz sam stawiam, że że znów będzie to powtórka całego biegu rozdziału drugiego. Jeżeli chcecie poznać wszystkie szczegóły, o których wspomniał nam ten dyrektor, to do opisu wstawiam wam link do wywiadu, który został z nim przeprowadzony, ponieważ znajdziecie tam wszystkie informacje o eventach, fabule i jego pracy w Fortnite'cie. A na sam koniec przygotowałem dla was dodatkowy temat, który dotyczy pewnej nagrody, jaka pojawiła się zaraz po tej ostatniej aktualizacji. A mowa tutaj o darmowej smudze drift do trybu Rocket Racing. Gracze zaraz po wejściu do gry od nowej aktualizacji mogli zobaczyć, jak na ich konta została dodana specjalna smuga driftowania. I z tego co mi się wydaje, samą smugę otrzymało większość graczy, ale niestety otrzymali tylko jeden styl. Pozostałe style przy tej smudze nadal są zablokowane i sam nie mam pojęcia, jak je dokładnie odblokować. Ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas pojawią się informacje o co z tym wszystkim chodzi. A i tutaj Chciałbym jeszcze dodać, że w ostatnich dniach w internecie pojawiło się kilka informacji na temat współpracy, jakie zostaną wprowadzone do Fortnite'a w kolejnym sezonie trzecim. Te informacje pozostawię wam na film jutro jeżeli chcecie jutro odcinek na temat kolejnego sezonu trzeciego oraz współpracy, jakie tam się pojawią, to napiszcie teraz komentarz sezon trzeci, a nie dość, że będzie taki odcinek, to dodatkowo każdy z Was dostanie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry. O ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. jo.